Dobra, widzowie, siema wszystkim, sorry za opóźnienie. Minimalnie się spóźniłem, ale siema wszystkim, ogółem CET. Widzowie, łapa w górę, jedziemy po telefon. Właśnie, 1000 łapy w górę, widzowie, jedziemy z telefonami. Dobry wieczór. Bo pan wystawił ogłoszenie, skradziony rower, tak? Tak. No i skradziono panu ten rower? Tak, 3 rowery dokładnie. A, no mi też skradziono. A, też panu skradziono, a gdzie? Koło Elbląga. A, koło Elbląga, bo ja tutaj z koło nad dworzem w Pustkowie mi ukradli dzisiaj w nocy. A. No, dlatego zamieściłem, bo mówię, może ktoś gdzieś, żeby nie kupił ukradzionego po prostu, nie? Bo sprawa jest na policji, monitoring, wszystko. A. A. No to... No nie wiem, no. Ostatnio odbierałem poród, patrzę, a tam jeden drugiemu robi. No nie wiem, no. Ale to... Kurde. Ale to panu ukradli, co? Skąd? Tak... Piwo prawie wylałem. Kurde, się zakrztusiłem. Takie było zbuzowane. Poczeka pan chwilę. No. O kurde. O, już jestem. A? No, kurde, piwo wylałem. Ja pienię, na klawiaturę prawie poszło wszystko. No nie, no. No to nic, no, no to... No nie wiem, no życzę, żeby pan tam znalazł, bo ja nie wiem. Ja też, żebym znalazł. No i, no i no to wzajemnie, no. No. No to masakra, przyjechałem na wczasy i 3 rowery poszły. O, złodzieje jebane. Chur, nie, dokładnie. Nienawidzę złodziejów, bo... Ja tak samo, niech im ręce przy dupie popchnę. Jak można, kurwa, komuś ukraść jakiekolwiek pieniądze? 5 złotych. Ostatnio no. Znaczy pieniądze, no, wartość pieniężna, tak? Patrzę, a tam jeden drugiemu no. Robi. Skurwysyny. No, do tego też mówię, no. A mi jeszcze to pan kawał... A mi jeszcze rower zajebali. Miałem go przypięty do kaloryfera w tym, w takim zapięciem na kot. To i tak mi ukradli. No. No, ja miałem do ławki poprzypinane, w zeszłym roku tutaj nic, a w tym roku obczajka była, bo to nie tylko mi, tylko w tej miejscowości kilka rowerów w jedną noc. Ja pierdolę. A ma, nie miał pan monitoringu albo coś? No nie, to było z monitoring i wszystko jest zgłoszone na policję razem z filmem, ze wszystkim. No to... No to... A, no to dobra, to raczej pan odnajdzie sprawcę. No, to zobaczymy, jak będą działać. No. Żeby, bo na złomny raczej nie sprzeda, bo będą tam oni wymagają jakichś papierów. Nie, na złomny nie. To albo na zamówienie poszło, to na pewno w inny rejon Polski od razu. Dzwoń do hotelu, powiedz, no tak, żeby nie sprzedają połączyć tutaj, z restauracją, gdzie kradną, gdy cię połączą, to, powiedz, albo na że zamówienie, przypadkiem cię przełączyli rowery, na recepcji, tak powiedz, być, że przypadkiem cię połączyła na recepcji no dobra, i tak dobra. Do oporu haha. No to... No, dobra, no to powodzenia w szukaniu, no. O, dzięki, ale kurde piwo wylałem, z panem gadałem. O, to przerypane. No, jeszcze na klawiaturę. O, to już całkiem. Przesada, nie? No. No, dobra. No, no. Dobra. Trzymaj się. No to na razie. No, hej. Można połączyć z restauracją? Niekoniecznie. Nie, niestety nie możemy, tak. A to dzwoni pan z jakiegoś pokoju, czy gdzieś kompletnie z osobna? No, no tak, no z pokoju, ale do restauracji chciałem się dodzwonić. Okej. Okay. Nie mogę jakby połączyć, aczkolwiek mogę ewentualnie zapytać o coś albo złożyć zamówienie, jeśli pan sobie życzy. Mhm. No tak. Tak, halo? No, ja cały czas jestem, no. Okej, okay, to w takim razie... Czy życzy pan sobie, żebym o coś zapytał restaurację? Tak. Dobrze, słucham więc. No, kupiłem u was potrawę. No i była niedobra, o. Ostatnio grałem w piłkę ze znajomymi. Czyli chciałby pan złożyć zażalenie. Znaczy, no, drugiemu robi. No tak, no zażalenie można powiedzieć, no. Rozumiem, dobrze.
Okej. Okay. Jakieś dane, żebyśmy mogli jakoś z panem porozmawiać, albo coś takiego? Ale dane w sensie co, że imię? Nie, numer pokoju na przykład, albo imię, nazwiska, cokolwiek. Znaczy, bo nie wiem, jaki jest cel czy tego telefonu. Po prostu chciałby pan złożyć zażalenie, tak? No tak, no, że może pan wpisać Piotr Kapuśniak, no nie smakowało mi jedzenie, no kolacja mi nie smakowała, jakieś tam produkty, moim zdaniem, były przeterminowane. Rozumiem. To w takim razie przekażę do restauracji. Mhm. Dobrze, przepraszamy za problem. Przepraszamy, że panu nie smakowało. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Okej, okay. Dziękuję. Dobrze, dziękuję ślicznie, do widzenia. Do widzenia. Dobra, inny hotel, bo tutaj nie ma restauracji. No nie ma żadnego hotel połączenia z restauracją. Może, ale nie z tego telefonu, który pan dzwoni. Pan teraz dzwoni z numeru zewnętrznego. Ja nie jestem w stanie połączyć pana z numeru zewnętrznego. No to... Dobra, no to... No dobra, no to ja tam... Proszę pan zadzwonić na numer 6401. Dobra. Jak najbardziej pan może zadzwonić. Ja tam... Dobra, ja tam z buta idę. Ale nie ma takiej potrzeby, może pan zadzwonić, ze spokojem. Nie, dobra, z nie. Telefonu... Ja idę z buta tam. Ja tam z buta idę. Kaszmir Paranoid. Teraz. 500 zł. Jestem teraz. 3, 2, 1. Kaszmir Paranoid. Idealnie uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem. Tak, bo pan powiedział, że gdzieś pan jest, ale nie potrafię zdecydować gdzie. Nie, no teraz jestem w pokoju, ale mówię, że zejdę na kuchnię. Nie musi pan jakby tam dzwonić albo chodzić. Nie rozumiem pana. Może pan bezpośrednio zadzwonić w pokoju tylko z telefonu, który jest hotelowym telefonem. Pan zadzwonił z zewnętrznego telefonu, prawdopodobnie z prywatnego. Jak pan zadzwoni z telefonu w pokoju, to wystarczy wpisać 6401 i połączy pan się z room servicem. No dobra, rozumiem. No, to zapraszam. Ale też... No nie, poczekaj pan, ja podejdę do okna, bo też cały czas mi coś przerywa i... Ostatnio jechałem sobie tirem, tak jak... Teraz mnie pan słyszy dobrze? Lusterko, a tam jeden tak, ja cały czas pana dobrze słyszę. No tylko też proszę na mnie nie krzyczeć, tak? Bo to też nie jest jakieś kulturalne, tak, ja nie krzyczę, ja nie krzyczę. No nie może. Nie, no krzyczy, nie, krzyczy pan na mnie, że ja mam gdzieś tam dzwonić i tak dalej, ja dobrze słyszę. Nie, sugeruję panu. No, ale sugerować to trzeba po cichu, a nie głośno, tak? Dobrze, przepraszam, jak się pan się poczuł urażony. Zachęcam pana do skontaktowania się z restauracją Kulcina poprzez użycie naszego telefonu wewnętrznego. Ale ja nie czy jestem urażony. Znajduje się w pokoju. Nie jestem urażony, tylko po prostu zdziwiony, o. Rozumiem, to najmocniej pana przepraszam. Przeprosiny przyjęte. Takie wrażenie. Przeprosiny przyjęte, aczkolwiek, no, powiem mi pan tak szczerze, już między nami. Macie tam na przykład na kuchni wódkę, żeby kupić na przykład pół litra albo coś do pokoju, żeby ktoś przyniósł? Ja mogę panu indywidualnie tak skoczyć do sklepu, tylko to by się wiązało z dodatkową dopłatą, ale jak najbardziej nie mam takiego problemu, mogę tutaj skoczyć panu do sklepu. I na przykład ile taka dodatkowej usługi. Ile taka usługa by kosztowała? Taka usługa jest w koszcie 20 zł. Za przyniesienie, tak? Tak. A wódka to jest koszt butelki plus 20 zł. Aha, no to nie, no dobra. I wtedy na przykład jakbym poprosił na 23? Na 23, no o 22 maksymalnie mogę panu dostarczyć. Która jest godzina? Teraz mamy godzinę 21. A, no to na przykład, a o 22? To na 22 mogę panu dostarczyć. Mogę potwierdzić pan... Musiałbym tylko... No? Musiałbym tylko wcześniej dostać środki w formie gotówkowej. A, czyli z góry pan nie kupuje? Nie, tu muszę dostać środki. A jakby na przykład pan kupił wcześniej, jakby pan kupił wcześniej, ja bym panu dał na przykład za to napiwek jeszcze z 20 zł. No nie ma problemu, ja mogę teraz pod ręki panu podejść.
Nie będę miał problemu. Ale nie, żeby pan wcześniej kupił, przyniósł, a ja panu dam napiwek 20 zł. Rozumiem, znaczy no... Jak najbardziej, ale nie rozumiem też, dlaczego byśmy nie mogli tego od razu tutaj gotówkowo rozwiązać. Bo ja niestety nie mogę wystawić. No tutaj niestety to był wbrew policji te filmy. Ja ewentualnie mogę pobrać od pana gotówkę i po prostu potem panu wydać. A. No dobra, no to kurde, no nie wiem, no. Bo ja mogę podejść po prostu do pana do pokoju i pobrać od pana gotówkę i po prostu pójść do sklepu i panu zwrócić. A będzie pan na przykład, bo pan do której pracuje dzisiaj? Godzinę 22. A po pracy na przykład jakby pan nawet przyniósł właśnie? Ściągnąłby pan uniform i w ogóle jakby po pracy pan przyniósł, tak pozagodzinowo? Niestety nie. Nie ma takiej możliwości. No dobra, no. A którego pokoju pan jest? Jeszcze raz. Z którego pokoju pan jest, się mogę spytać? A nawet nie wiem. Jak pan nie wie? No nie wiem, nie wiem, no. Nie wiem, no, przecież skąd ma wiedzieć, no. Numery pokoju są na podłodze pod stopami, jeżeli pan wyjdzie z pokoju. Jak możemy pomóc? Zaraz zobaczę. I co, na dywanie jest napisane? Proszę pana, ale w czym jest problem? No sam już nie wiem, z czym jest problem właśnie, no. Dobrze, to wie pan co? Jak pan się zastanowi, co się stało, niech pan do mnie dobrze oddzwoni. Dobrze, ja do pana zadzwonię, bo już sam nie wiem, że pan pozdrawiam się... Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Chłop jak się nagle wkurwił, jak się uaktywnił, nagle zaczął szybko gadać. Dzwonię w sprawie szczura. Jeszcze pan dostępne ma ogłoszenie, czy już raczej... A pan do mnie dzwonił już? Jeszcze nie. A, jeszcze nie. No bo dzisiaj ktoś ma po niego przyjechać jeszcze. A nie, no to nie, to nie, nie, nie. Ja go chcę kupić od pana. A nie, ja go za darmo oddaję. A, no ale nie, no to jak ktoś go zaraz zada, to ja go, ja zapłacę nawet za niego. Ale, no nie wiem, jeżeli dzisiaj nie przyjedzie nikt, no to tak, ale ja już... Mhm. Ostatnio uprawiając seks z wiarą, zobaczyłem za oknem, jak jeden drugiemu robi. Proszę I właśnie czekam na informację, czy przyjedzie w końcu, czy nie. No w razie co, jakby ktoś nie przyjechał, to na przykład ja bym mógł go wziąć? No jeżeli nie przyjedzie, no to pewnie, oczywiście, że tak. Powiem panu tak, od razu powiem panu tak, żeby pan nie był zdziwiony. Ja tego szczura od pana chcę kupić na to, żeby go oddać na zajebanie, tak? Po prostu on będzie uśmiercony metodą naturalną, mój wąż go pochłonie w całości, zadusi go. Aha. To nie... Aha. Nie co? Nienawidzę tych kurwa skurwysynów. Halo? No. Żyta! Muzeum! Przerywa. No? Halo, coś kogo no, słyszy mnie pan teraz? Jajo! Teraz tak, tak. No i co pan ty sądzi? Czy jakby na przykład zapłacił nawet za niego za 50 zł, to co wtedy? Nie no, myślę, że tak, ale dzisiaj mówię, ktoś ma po niego przyjechać jeszcze. Jeżeli go nie kupi, no to tak. Znaczy nie kupi, no, nie przyjedzie po niego, no. To wtedy dam znać. Dobra, proszę pana, nie walić tą osobę. 100 zł za tego szczura. Nie no, nie mogę, bo może ktoś już jest w drodze, tak jak mówił, że z daleka będzie jechał. No jak z daleka? Mówię, tak. Wątpię, żeby po szczura za darmo z daleka jechał. Oszust. No tak mówił, że z okolic Kętrzyna. No to oszust, daleko. Oszust. Nie wiem kto. Jeżeli nie przyjedzie, no to zadzwoni do pana. A powie pan, ten on jest oszustem, znaczy ten szczur śmierdzi na przykład, czy coś? Dlaczego śmierdzi? Na przykład gównem albo coś. No nie, on w chacie. Tylko jednego, no. Trzy oddałem, jeden. Który ma uczulenie i dlatego musimy oddać. A. Ale nie chodzi mi o to, czy, bo ja nigdy, to będzie mój pierwszy szczur w życiu i na przykład on śmierdzi na przykład, nie wiem, właśnie jakimś, no na przykład odorem na jakimś, wie pan. No trochę tam z tymi
się nami, jak chodzi po tym, nie? Patrzyłem za okno, a tam jeden drugiemu robił. Ale to tak jak my staramy się sprzątać, no po kilku dniach niesprzątania, no to czuć, nie? No tak, ale na przykład on śmierdzi właśnie takim właśnie łajnem, albo na przykład właśnie takim wężem, czy takim, no nie wiem, no ciężko mi to, wie pan, porównać do czego. Nie śmierdzi, no córka się z nim bawi, chodzi, po człowieku chodzi normalnie, bawi się z nim, także no nie śmierdzi tak, no. Ale one srają normalnie jak ludzie, nie? No, tak jak każde zwierzę. A. No dobra, no to jak ten człowiek się nie odezwie, to proszę do mnie odzwonić, tak? Ja bym go chętnie kupił. Dobra. Nie ma problemu. Nie ma problemu. No dobra. Okej. Okay. Dobranoc. Dobranoc. Zwołem w sprawie tego królika belgijskiego. Jak jeden drugiemu robił. Tak? No, chciałbym się... No nie, jeszcze sprzedaje pan bękarta? Jego bękarta? Olbrzymy belgijskie. No tak. Ma pan jeszcze dostępnego chociaż jedną sztukę? Dwa. Spokojnie, Macho, zaraz spokojnie, bo muszę kurwa wyjaśnić pewną kwestię przed tym prawinnym homofobem i rasistą na tym streamie. Spółuję pany shop, czyli kurwa ja, a nie jakiś Roman LBG. Bo już, słyszy mnie pan teraz? Moniczka, 7 zł. Spokojnie teraz, już, tylko wyjaśnię czas. Musiałem podejść do okna. Tak o, no jak ma pan dwie sztuki, wziąłbym dwie sztuki, tak? Tylko od razu panu uprzedzam, że... chciałbym je kupić, ale na śmierć, tak? Ale to są młode, malutkie są szyki. No tak, to właśnie dla nas nawet lepiej, bo mamy takiego węża też w miarę młodego i on by je pożarł. No, znaczy wąż jest duży, ale... O kurde. Dla mnie to nie... bez różnicy, tylko na śmierć, tylko nie na śmierć. Nie no, powiem panu szczerze, to, że... nie będę kłamał. Mamy węża... Powiem panu to, szczerze, mamy węża, który obchodzi dzisiaj piąte urodziny. No sporych jest rozmiarów. No. I na przykład my byśmy nawet od pana takie dwie sztuki kupili. Wąż byś na przykład jednego zjadł na 3 miesiące, drugiego na 3 miesiące i pół roku spokoju. Mhm. A ty nie lepiej poszukaj tańskiej krzywy? No, właśnie chodzi o to, że on ma urodziny, tak? No. Wie pan, tu ja 70 zł. Ostatnio rozpierdoliłem klawiaczer, bo jeden. No to nieważne, to nie szkodzi. Nie ma problemu, no. Mam dwa samczyki, no. Młode, dwa miesiące, 22, teraz lipca minęło. Ale dobra, ale pani powiem tak szczerze, no, czy oddałby pan je na zjedzenie i ogólnie całe te? Dla mnie to nie, mnie to bez różnicy, na co pan je bierze. No, czyli można wziąć? Można. No i dobra. O teraz to chyba, nie wiem, czy coś przerwało, słyszy pan? No ja słyszę, no. Dobra, to, bo to są, w sumie się nie dopytałem, no bo to są, jaka to jest nacja, Belgia? Belgia, to są olbrzymie belgijskie. Belgijski. A to one, to one na terenie Belgii się urodzili, czy gdzie? Nie, to jest taka rasa nazwana, to pochodzą z Belgii, nie wiem. To jest taka rasa, olbrzym belgijski, ten akurat jest szary, no, są czarne, szare, aha, białe, różne maści są, no. A one na przykład ogólnie z Belgią mają coś wspólnego, czy to tylko taka nazwa, że belgijskie? No pochodzą z Belgii. Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy na przykład, czy, bo one mają takie, widzę, że na zdjęciu dosyć duże uszy, jakby obciął im te uszy, to na przykład można, czy to... O, raczej taki on by umarł, jakby bez uszów był. Przekona. On poważnie ze mną rozmawiał. Nie no, dobra, bo może mi pan nie wierzy, może pan myśli, że sobie to są jaja. Ja połączę, znaczy, zawołam ojca, to ojciec powie dokładnie o co chodzi, bo ja chcę kupić, bo to jest ogólnie wąż mój, ale ojciec chce kupić, tak? No to nie wiem. Bo jak pan nie wierzy, to ojca dam do telefonu i tyle. Ale co mnie tam wierzy czy nie wierzy? Pan mówi o opinaniu uszu, to na ja... Jestem hodowcą, ja sprzedaję króliki. Bo ja wiem, że tu króliki mają takie uszy rozstępione i nie wiem, czy wąż je przygarnie, tak?
A to ja nie wiem, jak pan sobie później wykombinuje. No właśnie. Jak pan się namyśli, to się proszę o poważniejszy telefon, bo na razie to pan rozmawia jakoś, no nie wiem. Wiem, że to jest kontrowersyjne, co to mówię, nie? No właśnie, no właśnie, no właśnie o to chodzi, no. No ale nie, no niestety, no wie pan, no ja też nie jestem, wie pan, ja tak się nie znam na wszystkim. Co? A te króliki są zaszczepione? Jak mają iść na śmiecie, to co to pana interesuje, czy tu zaszczepione? No nie, no żeby wąż był zdrowy, tak? Nie, ogólnie one są za młode na szczepienie, to szczepiona była tylko matka i... Ale ogólnie są zdrowe, tak? Tak, tak, tak. Ile one mają dokładnie tam miesięcy? Ponad 2 miesiące. 2 miesiące. A jakby na przykład dla testu jednego zjadł wąż na żywo i zobaczył, czy go zje, a drugie i od razu byśmy za dwa zapłacili, jakbym go, no po prostu bym z wężem przyjechał. Nie, 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 nie. Nie, dziękuję panu za rozmowę, nie, pan, niepoważnie pan ze mną rozmawia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Kurde, no nie wiem, no. Dobra, widzowie, potrzebuję was, albo inaczej. No. Z perspektywy halo? Trzech osób dobre? Jest jedna fajna opcja, ale wymaga ona zaufania partnera. Halo, dobry wieczór, witam. Jajca witam, tak, tak. Dajecie psu do lizania. Jest, tylko ja o, to jest taka właśnie kusiarka, ja potrzebuję. Do koszenia kur. Aha. Ma pan no i... taką kosiarkę? No mam. Ile kosztuje? 160 zł. No a nie, ale to taka musi być typowa, żeby kurę skosić. Do takiego? Kurę, żeby skosić. No. A to ja nie wiem, kurde. Ja mam do trawy tylko. Nie, podobna jest. Bo chciałem w ogóle kupić kosiarkę do koszenia kur. Nie ma problemu. Coś panu znajdziemy, jak pan jest zainteresowany. Nie, poważnie. A pan pokaże te wzory. Aha. I co, to mi się kury kosi? Kurcz. A jak? Normalnie. No jak, no pan się śmieje. Nie, poważnie. A się kury kosi. No to kurde, nie wiem, czy mam taką. Mam tylko zwykłą do trawy, nie mam takiej chyba, co pan potrzebuje. Nie, bo... To pan widzi, no. Ale nie... Nie, mi chodzi taką typową. Patrzyłem w internecie, jest po 9 tysięcy, kosiarka do kur. Kurcze, nie mam takiej, nie pomogę panu. O kur... A może pan tego chyba nie widział? Nie, 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 naprawdę, nie pomogę panu. Wie pan co, kończę, bo jestem, kurde, zajęty i tego, niech pan szuka dalej. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. Patrz, no, na naprawdę zjebała mikrofon cały. Co on odwala dzisiaj? Ty, wesza... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ile pan ma papuk? Papuk? Papuk. Na cicho. Cztery chyba. Ile oni mają lat? One są stare. A, ja wiem, że stare. A i mi tak pan powie, taka na przykład papa ile żyje? Ale mówimy o folistych teraz. Nie rozumiem, coś przerywa. Przerywa. Taka... No teraz może będzie lepiej. Mówimy cały czas o folistych papugach czy o jakich? A mi nie, bo mój pies lubi papugi. Sorry, mój kotek lubi papugi jeść. Ile taka jedna kosztuje? 50 zł. No ale on będzie ją jadł. No i co z tego? To 4 papugi poproszę. Nie, dobra. Żartuję. Poważnie. I... Wiem, że pan żartuje, wie. A taką papugę jedną jakby... Nie, inaczej, bo... A w ogóle pan gdzie mieszka? Daleko? W Kluczborku. Gdzie? W Kluczborku. Na Westerplatte? No. Aha. Nie, poważnie. Ja zaraz panu podam adres. A pan pokaże tą wystawkę papug? Znaczy zdjęcie. Jaką wystawkę papug? No zdjęciem, o. Tą żółtą bym... Nie, poważnie.
tą żółtą papugę, jakby pan mógł, to mi prześle w kopercie, nie? Do Szczecinka. Mm. W kopercie! Dobra. Na manie wałkiem ją i tego i taśmę, nie? No pewnie, no. Halo, dobra. Halo? 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 No, no nie, to ty... No jak, papugę w kopercie. Ale za bardzo, to było, wiesz, podejrzane już. Ja wiem. Dobry wieczór. Pozdro, Kile. Mnie ta gitara Halo. Interesuje. Ta gitara mnie interesuje. Ty pan co, jaka, bo ja mam kilka. Aha. A to jest pierwsza? O. Jaka gitara? Ja ile pan ma? Ja muszę wiedzieć jaka, bo... Ja muszę wiedzieć, zwykła, jaka mam kilka rodzajów, nie? Zwykła soluwa. Wie pan co, najlepiej to, bo mnie nie ma w domu. Jakby pan mi mógł napisać na tym Olixie, to byłoby najlepiej, to odpiszę. No ja wiem, ale... Ja wrócę. A może coś pan zagrać, chociaż żebym uwierzył, że to pana? Tak, dobra. Dobra? No już będę grał. Słuchamy. Dobra, no, no. No, no, puknij się w głowę, facet, wiesz? No graj. Słuchaj. No. Jeszcze raz taki głupi numer, to się pożegnamy, wiesz? Czemu? To ten numer zaraz ustalę. Co ty zamyślisz, kurwa, gościu, żeby mi dozwonić, żebym ci grał gitarą? Ale zamknij mordę, ty. Ale się pytam tylko, żebyś zagrał. Ale zamknij mordę, nie wyzywaj, ty idioto jebany. Chciałem się rozłączył, ty. Widzisz, ale poważnie. Nie pan zagra na gitarze. Ja, szkoda, że się... I szczubek musiał być. Szkoda, że się... A chuj, jeszcze raz nie gadaj, ale nie gadaj, cię ja go znaję. Sam kazałeś. Nie, nie, mówię, teraz nie gadaj jego. Poczekaj. To co ja bym grał na swojej gitarze? Dobra, już się odbiera, kurde. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak? I ta gitara jest oczywiście do sprzedania, nie? Gitara ta 12-strunowa. Tak, tak, może być. Tak. A... Wie pan, no nie używam jej tak, bo tak mi się słuch pogorszył. Jestem na emeryturze, wie pan, no i tak. A to jest chyba... sobie spoko. A to jest... A ta gitara tak szczerze ile ma lat? Wie pan, ja nie wiem ile ma lat, no, nowa nie jest, no. No dobrze, ale... to czym starsza, tym lepsza, tak no, samo jak szybce, nie? No właśnie o to chodzi. A kiedyś pan no, grał, no, kiedyś ja pan ją grał mam na gitarze? Chyba tutaj... Ja w domu to ja mam z 5 lat ją tutaj. A tego? A coś może pan zagrać? Ale będzie jeszcze starsza. Będzie starsza, jeszcze starsza. Jasno, że będzie starsza. A ja bym pana prosił, bo chcę kupić Chrześniakowi. A pan coś zagra? Ja nic nie gram, bo ja nie mam, ja jestem głuchy teraz. To nic, ale ja będę słyszał. Aparat mam. Ale ja będę słyszał. Aparat mam na usza. Ja wiem, ale ja będę słyszał, pan gra. Nic nie gram, bo ona jest schowana. No pan ją wyciągnie. Nie, nie, ja to musi pan ze przyjaciół zobaczyć. A gdzie pan mieszka? W Tychach. Gdzie? W Tychach. Co pan, zdycha? Tychy. A, zdychy. Tychy. A tychy. Kurde, tychy. A to na... A gdzie pan mieszka? To na Śląsku. No, no, tak. A ja Szczecinek, blisko morza. No. A wie, byłem pan... tam kiedyś, byłem. Nie, poważnie, a może pan zagrać, czy nie może? Nie, nie za bardzo, bo ona jest nie nastrojona. To gitarę trzeba stroić i przed użyciem. Wciągnąć? Po prostu stroić przed użyciem, jak się gra, to wtedy ją się stroi, a tak jak... bo to mi facet taki powiedział, to jak mi sprzedawał, nie? No. Że ją się nie stroi tak, żeby ona cały czas była nastrojona. Aha. Samo się przestroi? No nie, no bo to i tak nic nie da, bo te sumy się ciągle rozstrajają. To trzeba przed samym graniem, tak jak fortepian na przykład. Ja kiedyś w teatrze pracowałem, wie pan. Aha. Gdzie? Przyjeżdżał facet. W teatrze? Tak. W teatrze w Tychach. O! To pan, kurde... Ja mam tą, żonę. Gdzie? Z tych.
Tychów? No. A gdzie mieszkała? A tam blisko. Blisko gdzieś? No blisko tam, no. Nie, a tą gitarę poważnie bym wziął. Bo tu czeka syn z wrześniakiem. A, dobra. No fajna gitara, 12. Ja to... mówię, podam panu adres. Podaj mi pan adres. Ja wiem, ulica pan... z Wakowa. No taka dzielnica tu jest, Wakowska. A dalej? 14. Wszystko nie ma po co. Proszę? Dobra, Wojciech... Przyjadę jutro. Wojciech jest pijany, on... Nie, czekaj, chcę tą gitarę. Przepraszam za ojca, Wojciech jest pijany, do pana się dodzwonił. No bo kurde, nie mogę się dogadać. Nie szkodzi. Nie. Ale... Będzie pan w Tychach? Pewnie. Jutro do pana odzwonię. Odzwonię rano, wypiję kawę i przyjadę. Wojciech jest pijany. To... Dobra. A ty... Nic nie szkodzi. A czemu pan nie zagra? A zapytać się może, nie? Jasne, dziękuję panu bardzo. Nie szkodzi, nie szkodzi, co? Ale zapytać się można. Jasne. Dzięki za placki, do widzenia. Sorry, no, dobranoc. Do widzenia. Dobranoc, sorry. Dobranoc. Ja pierdolę. Halo? Halo? Gdzie? Telefon zaufania, słucham. Co mówić? Ja się nie będę tu przedstawiać, bo to jest telefon zaufania. Właśnie. Chciałem powiedzieć. A pani nikomu nie powie? No w zależności, jeżeli zgłosi mi pan myśl samobójcze lub próbę samobójczą, to będę musiała komuś powiedzieć, ale tak to raczej nie. Dobra. Ale jak? To znaczy? Jakie tam myśli samobójcze? Proszę pana, z czym pan do mnie dzwoni? No właśnie. Mam problem. Mhm. Jestem pijany. Żona zwariowała. Pan rozumiem, że jest pod wpływem alkoholu, tak? Tak. I co mam zrobić? No proszę pana wytrzeźwieć, bo my tutaj niestety nie przyjmujemy... Ale żona zwariowała. Proszę pana, my nie rozmawiamy tutaj z osobami, które są nietrzeźwe, więc... Nie. Jednak jak pan jest trzeźwy, dobrze? Nie. Chodzi o to, że ja jestem trzeźwy, ona trzeźwa, tylko zwariowała. Dobrze, więc prosiłabym jednak o telefon, jak będzie, nie będzie pan pod wpływem alkoholu, dobrze? Możemy się tak umówić, że rano pan dzwoni? Nie. Teraz coś pani powiem. Poszedłem do łazienki sikać, ona idzie za mną i kibel urwała i rzuciła o ścianę. No i co? Proszę pana, no ja nie mam nic z tym wspólnego i to już pan musi się dogadać z żoną, ale jednak prosiłabym o telefon, kiedy będzie pan trzeźwy, dobrze? Znaczy, przepraszam, ja jestem trzeźwy całe życie, ale woda leci z kibla i co mam teraz robić? Proszę pana, ta dyskusja nie za bardzo ma jakiś cel. I sam pan przyznał, że jest pan pod wpływem alkoholu. Zresztą ja słyszę po panu, że pan no mówi racjonalnie. No, proszę panią, wypiłem 2 piwa. Ja mieszkam sam na drugim piętrze i ja to nie wiem. Albo się zabiję, albo se... Nie wiem, co ja zrobię. Mam pomysł. A gdzie trzeba dzwonić? Z czym? No woda leci. Do hydraulika. A żona? Do psychiatryka. Proszę pana, zgłasza mi pan myśli samobójcze? Mówi pan, że się zabije. Mam wezwać służby do pana? Nie. Nichuja. Nie, dam sobie radę chyba. Ale wie nie pan... Nie czuję się bardzo przekonana. Chce pan popełnić samobójstwo? Nie. Proszę pan mi próbę. Jeszcze nie. Ale już się wkurwiam.
Wie pani, o co mi chodzi? Ja pracuję ciężko, przyjeżdżam po kolacji, ona leży na placu, naleśniki piecze. Ja patrzę, nie, poważnie patrzę, ona znowu stoi. Piecze naleśniki. Rano sobie do pracy. Proszę pana, ja to nie jest telefon. To nie jest rozmowa na telefon zaufania. To jest zaufanie, to nie właśnie. Jest temat na ja pani zaufania. Wszystko ja... mogę. Ja pani wszystko mogę powiedzieć. Ale ja niestety będę musiała się teraz rozłączyć. Pan jest pod wpływem alkoholu, więc prosiłabym o telefon, kiedy będzie pan trzeźwy. Do widzenia. No i co z tego? Jak teraz ona mi umrze i co? Ja pierdolę. No ty piarzy. Jarzyła się.